Tak, nie ma co ukrywać.
Cześć i czołem, z tej strony Ola Rajewska i Zbigniew Bartman, cześć. Witamy Was bardzo serdecznie. Widzę na czacie, Tomek pisze, nie mogę się już doczekać i my nie mogliśmy się doczekać, aby dziś się z Wami przywitać i porozmawiać, ale musiało to przywitanie i porozmawianie o siatkówce poczekać troszeczkę dłużej, ponieważ może nie wszyscy, ale myślę, większość świata emocjonowała się jeszcze kilkanaście minut temu tym, co działo się na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Emocje były bez wątpienia. Mistrzem świata Argentyna i patrzę, czy uśmiech jest na Twojej twarzy, Zbyszku, czy nie, bo na mojej zdecydowanie nie. Jest uśmiech ze względu na to, że mecz godny finału, to piękne prawda. Zwroty akcji, dominacja Argentyny w pierwszej fazie spotkania, później dramatyczna pogań Francji, fenomenalne Mbappé i no i później i fenomenalny Messi też, no trzeba oddać Messi, to. Messi, zgadza się. No i mieliśmy turniej rzutów karnych, a tam decydowały przede wszystkim emocje, a nie umiejętności. I zdecydowanie lepiej z tymi emocjami poradzili sobie Argentyńczycy. Tak jest. Dajcie znaka, czy oglądaliście finał, czy być może byliście wierni siatkówce i pokusiliście się o oglądanie meczu Chemika z Radomiem. Zgadza się? O 17:30? Wtedy nasze panie grały, tak więc dajcie znaka na czacie. Piłka nożna czy siatkówka dzisiaj wygrała? Mamy nadzieję, że o 19:10 wygrała zdecydowanie siatkówka. Zapraszamy Was na godzinkę może z hakiem. Omówimy sobie to, co dzieje się w Plus Lidze, ale to, co dzieje się także u naszych pań w Tauron Lidze. Zajrzymy także na parkiety pierwszoligowe i zerknę w scenariusz, czy coś jeszcze. No oczywiście, że coś jeszcze. Myślę, że razem ze Zbyszkiem wysyłamy Jasi Wołosz serdeczne gratulacje za zwycięstwo w klubowych mistrzostwach świata. Chwilę temu gratulowaliśmy Wilfredo Leonowi i Kamilowi Semeniukowi. Do tego grona dołącza Asia ze swoim klubem Conegliano i to nie pierwszy raz, bo w 2019 roku Asia sięgnęła po ten tytuł z koleżankami z zespołu także. Brawo. Czyli na wszystkich mistrzostwach świata w tym roku mieliśmy polski akcent, w sensie, który odbył się w tym miesiącu, no bo mieliśmy naszego sędziego, który sędziował mistrzostwa świata finał mundialu piłkarskiego, mamy Leona i Semeniuka w mundialu siatkarskim klubowym i mamy Asię Wołosz, która zdobywa mundial siatkarski klubowy. Pani. I tak się zastanawiam, wiesz co, czy ja bym chciała mieć mocniejsze na przykład takie akcenty na przykład w mistrzostwach w finale Polskę, bo tak się zastanawiałam dzisiaj nad tym. Denerwowałam się, mimo że nasza reprezentacja nie brała w finale udziału, a nerwy były co niemiara i się zaczęłam zastanawiać, czy chciałabym być na miejscu Argentyńczyków i Francuzów. No, Chyba mimo wszystko tak, ale zdecydowanie nie byłabym w stanie poprowadzić tego programu po takich emocjach, jakie mieliśmy w finale mundialu. Dobrze, do rzeczy. Widzimy, że Natalia oglądała mecz Argentyna-Francja. Natalia, zasiadaj w takim razie teraz wygodnie przed ekranem i zostań z nami. Ja już nie przedłużam, zaproszę Was tylko jeszcze, zanim rozpoczniemy tę część merytoryczną, do naszych mediów społecznościowych, czyli klasycznie TikTok, Instagram, Twitter, wszędzie tam jesteśmy i poprosimy tutaj na YouTubie o subskrypcję i łapkę w górze i zaczynamy. Zapraszamy Was na hit kolejki. No trzeba przyznać, że bo za ten hit kolejki ja wybrałam mecz Skrybełchatów z Zawierciem. Ja myślę, że Zbyszku się zgodzisz, bo to był taki zgadza mecz z tej kolejki najbardziej emocjonujący. Brązowego medalisty zeszłego sezonu Plus Ligi z zespołem, który zajął czwarte miejsce. Już w pierwszej kolejce tegorocznej Plus Ligi mieliśmy bardzo dużo emocji związanych z tym spotkaniem, bo również padł wynik 3-2 dla Zawiercia. Podobna sytuacja teraz w rewanżu no w Bełchatowie. I nie powiesz mi, no mistrzowskie spotkanie też, jakby nie patrzeć, bo tutaj zwrotów akcji trochę też mieliśmy. Dokładnie set tak. Po secie tak naprawdę. Dużo zwrotów akcji, dużo dramaturgii i też takiej dosłownej. No niestety. Ze względu na wypadek i kontuzję Kacpra Piechockiego. Tak, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i żeby ta diagnostyka przebiegła sprawnie i nie była tak drastyczna, jak to wyglądało na ekranach telewizorów. Wyglądało potwornie. Taki oficjalny komunikat klubu mówi o tym, że jest to uraz stawu łokciowego, ale bez urazów tkanki kostnej. Po badaniach od razu przeprowadzono zabieg repozycji stawu. Dla mnie to brzmi skomplikowanie, ale
no widzimy tutaj akurat zdjęcie Kacpra, wiemy, że przechodzi kolejne też badania. Mamy nadzieję, że, no, że ten powrót będzie przebiegał jak najszybciej i z Kacprem wszystko będzie okej. Ta feralna sytuacja, o której mówimy, do niej doszło w secie trzecim, trzecim, dobrze mówię, otwarcie chyba secie trzeciego seta, tak więc ta skra była, jakby nie patrzeć, osłabiona, a mimo wszystko dzielnie z tym zawierciem walczyła i ja myślę, że wielu zawodników miało takie poczucie, że ten mecz był przez skrę do wygrania. Zdecydowanie tak, no chociażby sam wynik pokazuje 15-13 w tiebreaku, to decydują niuanse, jedna, dwie piłki, być może jedna, dwie obrony, które Kacper by wykonał, dałyby szansę na kontrataki i zwycięstwo w tym spotkaniu, jednak tak się nie stało. No i generalnie ja bym zdefiniował troszeczkę ten mecz jako mecz skra Bełchatów kontra Urosz Kowacewicz. A właśnie widzisz, będę miała do ciebie pytanie, ponieważ coraz częściej u nas tutaj na siatkarskich ligach także pojawiają się takie pytania, nawet nie pytania, tylko stwierdzenia, że zawiercie nie byłoby takim zawierciem, gdyby nie Urosz Kowacewicz. Gdyby Urosz tylko wypadł na kilka meczów, to już nie widzimy tego zawiercia, o którym mówimy i które chwalimy, bo także w plusach gdzieś zarówno, znaczy ja przynajmniej w ostatnim odcinku stawiałam Michała Winiarskiego za prowadzenie zawiercia, ale i sam zespół po tych 15 kolejkach też w plusach stawialiśmy. Tak, ale ja bym poszedł o krok dalej, bo to nie są domysły i jakby kwestie dywagacji, tylko to jest po prostu fakt. Okay. Zawiercie bez Urosza Kowacewicza nie byłoby tym zespołem, którym jest w tym momencie i na pewno nie byłoby na trzecim miejscu w tabeli, bo co jeszcze można dodać, taką mamy w cudzysłowie świeżą sytuację, że lider przed tą kolejką, czyli zawiercie, wygrywa swoje spotkanie, a spada z pierwszego na trzecie miejsce. Mm-hmm. I to pokazuje, jakie małe różnice punktowe są w czołówce tabeli plus ligi. A wracając do samego Kowacewicza, no kolejne fenomenalne spotkanie, 33 punkty. Ja tutaj sobie wypisałem jeszcze parę innych takich ważnych szczegółów ze statystyk, które jakby przedstawiają, ile Kowacewicz znaczy dla drużyny z Zawiercia. Przede wszystkim cały zespół Zawiercia w Bełchatowie atakował 127 razy, Kowacewicz 53. 50. Zespół z Zawiercia zdobył w sumie 82 punkty w tym spotkaniu po swoich akcjach. Kowacewicz 33. Zespół z Zawiercia zakończył to spotkanie bilansem plus 34 punkty, jeżeli chodzi o punkty zdobyte do punktów oddanych po własnych błędach. Sam Kowacewicz 21. I myślę, że to jest najbardziej szokująca statystyka. I oddaje to, jak dużo ten zawodnik znaczy dla tej drużyny. 21 z 34 mamy 60, praktycznie 5% punktów akcji pozytywnych po stronie Kowacewicza na tle całego zespołu. Także to jest, myślę, podstawowa odpowiedź na to i jednoznaczna, ile znaczy Kowacewicz i czy Zawiercie byłoby takim zespołem bez niego w składzie. Zdecydowanie nie. Mhm. Ale brawa dla przede wszystkim dla prezesa Aluronu, że był w stanie zatrzymać Urosza na kolejny sezon w Plus Lidze, że przekonał go do tego, żeby został w Zawierciu. I Urosz odpłaca mu się fenomenalną grą za to. Jest szansa, żeby taki poziom trzymał przez cały sezon? To jest trochę, wiesz, pytanie takie gdzieś z odpowiedzią zawartą, bo, no bo jakby wiemy, że Zawiercie mierzy wysoko. Zawiercie gra też w tym sezonie na kilku frontach, bo mam na myśli także Ligę Mistrzów. No i teraz mamy zawodnika, od którego, jak tutaj też pisze zresztą Jan Hochwander, jesteśmy uzależnieni jako drużyna. No, no i inaczej. Jak długo, bo sezon jest długi i wiele frontów gry Zawiercie wciąż ma. Ja uważam, że Urosz generalnie w tym sezonie gra swój najlepszy sezon w karierze, jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe. I mamy już pierwszy mecz rundy rewanżowej, a on cały czas trzyma bardzo wysoki poziom. Cały czas. Nie miał meczu słabego, w którym moglibyśmy powiedzieć, że brakowało Kowacewicza. Mhm. Jeszcze takiego spotkania nie zagrał. Grają też w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów również jest liderem swojego zespołu. Więc pytanie raczej brzmi, nie czy jest w stanie Kowacewicz utrzymać taką formę przez cały sezon, tylko czy będzie w stanie wytrzymać obciążenia, które są na niego nakładane przez cały sezon. Czy on zdrowotnie podoła zagrać cały sezon na takich obciążeniach, jakie w tym momencie serwowane są mu przez rozgrywki, przez układ gier i przez układ samego zespołu, jak on jest skonstruowany, jak jest skonstruowana gra tej drużyny. No dobrze, to co, słuchamy wypowiedzi pomeczowych? Zdecydowanie. Słuchamy.
Na pewno szkoda, zawiercie się było na pewno do ogrania. Mieliśmy dużo swoich szans, mogliśmy to spotkanie równie dobrze wygrać za 3 punkty, ale tak to jest, jak się nie wykorzystuje tych szans, to się przegrywa. Szkoda na pewno, ale przegraliśmy z liderem tabeli, więc to nie jest wstyd. Okay, this match they won 3-2 like it happened in Zawiercie, but I think that we play good volleyball, better than in the last few months, and I think that we have good results against strong teams. And the biggest problem of this team is losing against, let's say, weaker teams. So, okay, we are happy, but not super happy with the result tonight. And we know that we can be optimist because nice matches are coming in front of us, and we have to make more points than we did in the first part of the season. Nie wiem, czy ty przynosisz nam drugi i czwarty set. Ja wolałbym osobiście troszkę mniej tych tie-breaków w tym sezonie zagrać, bo co drugi mecz tak naprawdę my gramy 5 setów i gramy 2,5 miesiąca ligę. A naprawdę jestem dość mocno zmęczony i lepiej musimy być bardziej skuteczni, żeby z tymi teoretycznie słabszymi przeciwnikami właśnie te, jak choćby w środę z francuskim Narbonne, żeby wygrywać to takie spotkania 3-0, oszczędzać siły na takie mecze jak dzisiaj. I na tym się musimy skupić. Okay, they had Uroš Kovačić, who played really good match. I think that we played a little bit on individual quality in some moments, like second set we won with serve, then fourth set again with serve, and maybe we should think, like coach said, on the small things a little bit more and make these things happen in our advantage. So it's okay, we lost one match against the first team in the league, so it's not bad, but of course it's always bad feeling to lose the matches. Powiem szczerze, nie widziałem nawet, nie widziałem na statystyk. Wydaje mi się, że lepiej naprawdę przegraliśmy, ale graliśmy naprawdę dobrze we większości elementów i musimy na pewno popracować nad prostymi rzeczami, bo jak czasami do grania piłki wystawy, żeby to nie było tam tyle nerwów i żeby tam była dokładność, jeśli to poprawimy, bo tak naprawdę przegrywaliśmy te sety zawsze o te 2 punkty, tam jedna, dwie akcje, jakbyśmy obrócili je na swoją korzyść, to byśmy je przeciągnęli na... wygralibyśmy po prostu. No, in one word, I feel like tired of losing this like fifth set, because we won fifth set only against Jastrzębie, so of course we have to be more concentrated, it depends on us, we have to give our maximum in the next matches, and we cannot let happen the first part of the season when we lost against the teams like Ukrainian team, Olsztyn, and these kind of matches, because winning these games we can go on the table like a few paces more up. Kurczę, Zbyszku, miałam pytanie, ale tyle ciekawych rzeczy pojawia się na czacie, że nie wiem, czy zadać swoje, czy... Ja odniosę się jeszcze do jednej rzeczy, bo tutaj faktycznie jest tak, że Rafał pisze, Rafał Lisowski, o tym, że każdy z zespołów ma swojego lidera, no po to oni są ściągani, żeby gdzieś tam ten ciężar na swoich barkach nieść, tylko mam wrażenie, że akurat jeżeli chodzi o Zawiercie i o Urosza, ten ciężar jest bardzo duży. Czy uważasz i czy się nie zgadzasz z tym i twierdzisz, że nie znajdziesz zespół innego lidera z innego klubu w Plus Lidze, który ma podobne obciążenie. Znaczy, przynajmniej jeżeli chodzi o piłki, które dostaje Urosz, no to myślę, że nie ma sobie równych w tym, ile do niego jest ich posyłanych. Ja bym to trochę inaczej scharakteryzował. Jasne, zgadzam się w 100% z tym, co napisał Rafał, że każdy zespół ma swojego lidera i po to się ściąga gwiazdy, ale możemy przytoczyć wiele przykładów gwiazd, które są liderami w swoich drużynach, ale nie są tak osamotnione jak Kovačić. I ta dysproporcja w zdobywaniu punktów i w obciążeniach ilości ataków nie jest tak duża jak w Zawierciu. Prosty przykład, Błaje, ale ma do pomocy Klewno, ma do pomocy Fornala. Akurat dwaj środkowi, którzy jeszcze mocno pomagali, są teraz kontuzjowani, ale jakby ten zespół jest bardziej równomiernie skomponowany. Resovia ma swojego lidera w postaci TJ-a De Falco, ale tam również pomaga Cebul, pomaga Muzaj, pomagają środkowi. Także... I teraz wracamy do spotkania Skra-Zawiercie. Mówiliśmy o tym, że to jest... Urosz kontra Skra. I dlaczego? Bo zwróćmy na to uwagę. Już to, co wspominałem. Kovačević 33 punkty. Drugi najlepszy punktujący w Zawierciu zniszczył 11. Mhm. Dysproporcja totalna, a w dodatku mówimy o tym, że drugim najlepszym punktującym jest środkowy. A spójrzmy teraz na rozkład zdobyczy punktowych zespołu z Bełchatowa.
Kłos 12, Koj 18, Antanasijewicz, lider zespołu 21, Bieniek 13, Lanca 13. Mamy cały zespół poza rozgrywającym z dwucyfrowym wynikiem punktowym. Mhm. To świadczy po pierwsze, że zespół jest dobrze skomponowany, w sensie takim, że dystrybucja gry, którą prowadzi Łomacz, jest bardzo wyrównana. A po drugie, no, że jakby się coś stało jednemu zawodnikowi, to ten zespół nadal ma swoją wartość, bo potrafi jakby grać drużynowo. A czy tak będzie w zawierciu, jeżeli wypadnie Kovacevic? Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić. Mam nadzieję, że się nie dowiemy. A jeszcze wracając do zawiercia, zanim przejdziemy do następnego spotkania, to chciałbym wyróżnić młodego atakującego, który zmieniał Konarskiego, Dulski. Bardzo fajne, ciekawe wejścia miał. 60% skuteczność w ataku, jeden as serwisowy, 7 punktów w sumie zdobył. Bardzo, bardzo ciekawy mecz tego chłopaka. Tym bardziej, że to nie był mecz z Bielskiem, tylko to był mecz ze Skrom. I była walka o najwyższe cele i o bardzo ważne punkty w ligowej tabeli. A chłopak wszedł i sobie poradził. A jeszcze do pytania odnośnie liderów twojego. Kto jest jeszcze takim zawodnikiem w plus lidze, który jest tak osamotniony w zdobywaniu punktów jak Kovacevic w zawierciu? Mhm. To jest atakujący zespołu z Bielska Hańs. Który również w każdym spotkaniu. Tutaj mi ciekawe. Który również w każdym spotkaniu punktuje po dużo, naście, 20 punktów. Okay. A niestety nie przynosi to efektów, bo nie ma odpowiedniego wsparcia ani nikogo, kto by się tam podłączył i mu pomógł. No i wiemy, jak to wygląda w konsekwencji do tego przejdziemy względem dalej. Tabeli. Dobrze, przechodzimy do kolejnych meczów, ale to będzie taka odrębna część naszego programu. Zapraszamy na więcej. Po więcej. Dobra, mieliśmy iść dalej, ale ja muszę się jednak też odnieść, bo wspominaliście w kontekście zawiercia zarówno o Dawidzie Konarskim, jak i teraz już widzę też Bartku Kwolku, no to był zdecydowanie ich słabszy mecz, bo tak jak pisaliście, Dawid Konarski w ataku miał... Dawid to już od jakiegoś czasu jest troszeczkę pod formą. Pytanie, z czym to jest związane, bo przecież wiemy, że potrafi grać świetne spotkania i cały czas jest, że tak powiem, w sile wieku, żeby grać na wysokim poziomie, co zresztą pokazał w zeszłorocznych meczach o brąz play-off, gdzie był to jakby wiodącym zawodnikiem zawiercia i wręcz bym powiedział, że to on miał bardziej decydujący wpływ na zdobycie brązowego medalu niż Kovacevic, który miał trochę słabsze wtedy spotkania. Jest Kwolek, tak, ale Kwolek zagrał nie za mocne spotkanie, zdobył 10 podobnie. Punktów, skończył na zero, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe i straty punktowe. W czym można Kwolka wyróżnić? No to na pewno, że utrzymał przyjęcie zawiercia, bo przyjmował aż 49 razy. 55% pozytywnego przyjęcia, 16% perfekcyjnego. Tak, popełnił 3 błędy w tym przyjęciu, ale umówmy się szczerze, że jak na 49 prób, to jest to jak najbardziej akceptowalne. Gdzieś w okolicach 6% błędu, no to jest jak najbardziej akceptowalne na przyjęciu. Dobra, zamykamy temat już meczu Skry z zawierciem i przechodzimy do kolejnego, czyli do Zaksy z AZS-em Olsztyn. I jestem ciekawa, to mecz, który również zakończył się w tiebreaku, to mecz, który zespół z Olsztyna wygrał i myślę, że w kontekście tego spotkania też jestem ciekawa, bo tu mówiliśmy Urosz kontra Skra, czy tu będzie Karol Butryn kontra Zaksa? Nie zgodzę się, bo Butryn zagrał bardzo dobre spotkanie. I... Wiesz, ja tutaj myślę o tym, że jakby ta seria zagrywek, która gdzieś, myślę, napędziła zespół z Olsztyna do tego, żeby tam przycisnąć dalej i jednak się nie poddać, wydaje mi się, była kluczowa gdzieś w tym spotkaniu. Zgadza się, ale jakby miał bardzo mocne wsparcie ze strony Lipińskiego, który również w tym spotkaniu zdobył pokaźną ilość punktową, bo 19 punktów. Czyli był drugim punktującym swojego zespołu, a i tak zdobył więcej punktów niż najlepszy punktujący Zaksy. Więc to jest bardzo ważne wsparcie dla Butryna, więc raczej tu bym inaczej to rozłożył. Siły, dokładnie. Ja, Karol Butryn, wielkie brawa, 28 punktów w tym spotkaniu, 52%
w ataku, no MVP spotkania, trzy asy, trzy bloki, tak, więc... Nie, no co ważne, to że po tej absencji spowodowanej chorobą i jakimiś tam problemami udało mu się całkiem szybko wrócić do swojej dobrej dyspozycji i do formy. I widzimy teraz Butryna na poziomie, na którym chcielibyśmy widzieć. Mamy teraz przedstawione statystyki zespołów, co przede wszystkim rzuca się w oczy na tym wykresie. To 6 bloków po stronie Zaksy, 10 po stronie AZS-u i tylko 4 asy serwisowe po stronie Zaksy i 12 asów serwisowych po stronie AZS-u Olsztyn. Ale brakuje nam tu jeszcze statystyki błędów, ponieważ Olsztyn tych błędów popełnił zdecydowanie więcej. Szczególnie na zagrywce. Wprawdzie 12 asów, ale 26 błędów na zagrywce przy 4 asach Zaksy i tylko 12 błędach, jeżeli się nie mylę. Tak, patrzę teraz sobie raz jeszcze. Tak, Zaksa, błędy na zagrywce 10 błędów, 10. 4 asy. Olsztyn 23 błędy, 12 asów. Tam też, jeżeli chodzi o Karola Butryna, widziałam, że my na grafice mamy 29 punktów, ja widziałam 28. Czasem te statystyki, które widzimy, mogą się tam nieco różnić, ale no, różnicę tu widać, o której mówisz, jakby już bez względu na to. Dla mnie jedną zastanawiającą rzeczą jest podejście trenera Samuelwo, ponieważ po takim spotkaniu, jaki zagrał Bartek Lut w Jastrzębiu, dziwię się, że nie zaryzykował, chociaż ciężko stwierdzić, czy to by było ryzyko. I nie postawił w wyjściowym składzie na Bartka zamiast na Kaczmarka. Bo Kaczmarek dość przeciętne spotkanie, 17 punktów, 37% skuteczność w ataku, 1 as, 1 blok. No to przy tym, co wyprawiał Klut w Jastrzębiu, wygląda bardzo blado. Warto też podkreślić, że w Zaksie nie wystąpił Janusz. Jedynie epizodyczna zmiana w pierwszym secie. Myślę, że to też jakby no, zdecydowanie miało wpływ na grę drużyny z Kędzierzyna, no bo nasz pierwszy reprezentacyjny rozgrywający potrafi dobrze tą grę prowadzić i na pewno wstępień robił co mógł, żeby go zastąpić, ale to jednak nie jest ta klasa. Słuchamy wypowiedzi pomeczowych. Słuchamy. Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobry zespół, mają bardzo dobrych zawodników. Byliśmy przygotowani na to, że to nie będzie spacerek. W zasadzie w tej lidze nie ma łatwych spotkań, także byliśmy na to gotowi. No szkoda gdzieś tego czwartego seta na pewno, bo mieliśmy przewagę i stanęliśmy w jednym ustawieniu. Karol Butryn pokazał kolejny raz, że ma atomową zagrywkę. Nie mogliśmy zrobić przez parę punktów przejścia i no niestety końcówka też później przegrana i ten tiebreak już trochę nerwowości się wkradło. Straciliśmy trochę punktów na początku i później ciężko było dogonić rywali. Myślę, że na pewno przede wszystkim zagrywka. Do momentu 16-10 w czwartym secie graliśmy bardzo dobrze, te sety wygrane były dość pewnie. A w czwartym secie przy wyniku, jak dobrze pamiętam, 16-10, Karol Butryn wszedł na zagrywkę i Olsztynianie podgonili ten wynik. Wygrali tego czwartego seta i tak samo postawili na zagrywkę w tiebreaku, opłaciło im się to. No i wygrali, myślę, zasłużenie. Możemy być troszeczkę źli na siebie przez tego czwartego seta, ten jeden przestój, no ale też bardzo dobra dyspozycja tutaj Olsztyna na zagrywce. A co pan Zbyszek powie odnośnie dzisiejszego meczu? Ach, czekajcie, zaraz dojedziemy do tego meczu. Na razie idziemy tymi spotkaniami tiebreakowymi. Wspominaliśmy, że nie było Janusza, ale też nie było Sodziego, który też nie wystąpił w tym spotkaniu, więc jakby skład Zaksy mocno przetrzebiony. Dobrze, a jak ważne to z perspektywy Olsztyna jest zwycięstwo nad Zaksą? Bardzo ważne, ponieważ wygrywając z zespołem, który jest wyżej od nich w tabeli, czyli teoretycznie dokładają do swojego dorobku 2 punkty, których w pierwszej rundzie nie zdobyli, bo przegrali 3-1 z Zaksą na inaugurację tegorocznej Plus Ligi. Także myślę, że to jest bardzo ważne zwycięstwo w kontekście walki o fazę playoff i jak najlepszej pozycji do startu w tej fazie playoff. Jeszcze co do samego spotkania, myślę, co warte jest do podkreślenia, Zaksa w tym spotkaniu zdobyła 109 punktów,
z czego zaledwie 68 po własnych akcjach, a 41 po błędach własnych zespołu z Olsztyna. Także jakby widzimy tutaj, jaki był przebieg tego spotkania, czyli Olsztyn po prostu postawił wszystko na jedną kartę, maksymalnie ryzykujemy na zagrywce, w ataku, żeby po prostu przyniosło nam to odpowiednie efekty i nałożyć jak największą presję na Zaksę. No i za to w wypowiedziach byli chwaleni też. I dokładnie, to przyniosło odpowiedni efekt. Tym razem się udało. Tym razem się udało. Niewiele brakowało, żeby się wynik skończył zupełnie inaczej tego spotkania, ale jednak tym razem się opełniła taka pokaźna ilość błędów własnych w stosunku do bardzo wysokiej skuteczności na zagrywce i w ataku. No i ciekawe, czy zespół z Olsztyna utrzyma ten bojowy nastrój, bo kolejne starcie z rywalem niełatwym, Jastrzębski Węgiel. Dokładnie tak. No ale przyjmują ich u siebie w domu, to może olsztyńska publiczność poniesie. Dobrze, przechodzimy dalej, a dalej też mecz, który zakończył się w tiebreaku, mecz Czarnych Radom z Lukiem Lublin. 2-3 przegrywa Radom. I czy jakieś takie pozytywy, oprócz tego, że jeden punkt zostaje z nimi, można wyciągnąć jeszcze? No, Paweł Wojcki nie ma lekko, jakby... Próbuję, ale... Czy można wyciągnąć pozytywy? No chciałem powiedzieć, że Łódź pod tytułem Radom tonie. Tonie coraz mocniej, już sam dziób tylko nad wodę wystaje. Jeżeli chodzi o pozytywy, no to można się doszukiwać pozytywu. Ja znalazłam jeden punkt. Tak, jeden punkt do tabeli, chociaż jeżeli porównujemy rundę rewanżową do pierwszej rundy, no to wynik był dokładnie taki sam, tylko odwrotny. Zwycięstwo Radomia w Lublinie. Z pozytywów, no to niezła postawa Szulca, bo 29 punktów, no to jest bardzo fajny wynik dla atakującego w takim spotkaniu. Bardzo mocno obciążony w tym meczu, bo aż 59 piłek do niego posłanych. 44% skuteczność w ataku, nie powala, ale przy tej ilości, uchmy się szczerze, że jest to pozytywny wynik. 11, 2 bloki. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o grę Radomia. Jedyne, widać było, że trener Wojcki chce ustabilizować przyjęcie swojego zespołu, dlatego doszukuje się w tym tego, że Borges był na boisku. No jakby to przyjęcie z tej roli, 53%. No jakby z tej roli się wywiązał, bo 75% pozytywnego przyjęcia, 50% perfekcyjnego, więc tu nie można mieć do niego żadnych pretensji. Jednak gra w ataku na poziomie 34%, no to jest... No niedostatecznie dużo, wymagamy troszeczkę więcej od Borgesa, który po pierwsze jako mistrz olimpijski, a po drugie jako gwiazda ściągana do zespołu z Radomia, powinien mimo dobrego przyjęcia dokładać jeszcze wysoką, no taką co najmniej w okolicach 50% skuteczność w ataku w spotkaniach. Zdobył 13 punktów, plus 5, no szału nie ma. Po stronie Radomia jeszcze do wyróżnienia Warda, ponieważ zdobył 9 punktów, z czego 5 blokiem i co warte podkreślenia, 5 blokiem na w sumie 7 bloków całej drużyny. Więc tu też bardzo duży minus po stronie Radomia, że tylko 7 bloków w 5-setowym spotkaniu. No ale brawa dla Wardy za 5. Lublin też ile? 8 bloków, więc tam... Zgadza się, no ale to widać, że blok w tym meczu nie był najważniejszym elementem. No a Lublin, no to jakby trójka skrzydłowy, która stanowi o sile tego zespołu. Szerszeń, Włodarczyk, Romać, to jest motor napędowy tej drużyny. Jeżeli ta trójka gra na swoim dobrym poziomie, to naprawdę są niewygodnym przeciwnikiem i zespołami z tej dolnej części tabeli wygrywają, a z zespołami z tej wyższej części tabeli, już nie mówię o górnej, potrafią powalczyć i urywać punkty. No dobrze, mamy jeszcze wypowiedzi także po tym spotkaniu, tak więc zamieniamy się słuch i zaraz wracamy do studia. Trochę zmian było nieprzewidzianych do końca, ale wszyscy są gotowi do grania. Fajne jest to, że w drużynie wszyscy są gotowi, wszyscy się dobrze czują, pewnie, wychodzą i grają. Co do meczu, myślę, że najważniejsze z tego spotkania, co bym chciał podkreślić, to, że drużyna grała cały czas w siatkówkę, realizowała założenia, nie poddawała się. W drugim secie przegrywaliśmy 12-1, ale cały czas grali, nie spuścili głów.
się tak zastanawiałem na początku, czy do 5, czy 10, żeby jakiegoś rekordu nie było. Mówię, nie ten rekord, co trzeba na hali pobijemy. A oni nie, wracali sobie spokojnie i właśnie tego oczekuję, a oni te oczekiwania spełniają. I to w tym meczu było bardzo fajne, bardzo takie pozytywne. Drużyna z Lublina jest drużyną z dużą jakością indywidualną zawodników i pokazali to po prostu w tej breaku, zagrywając bardzo mocno. Tak, z takich siatkarskich rzeczy to nie trafiliśmy z ustawieniami do końca tak, jakbyśmy chcieli na tiebreaka. Wcześniej czy ryzykowaliśmy, to nie powiem, że ryzykowaliśmy z ustawieniami, ale one były bardziej dla nas zrozumiałe. To jak zacznie, tak jak będzie grała drużyna z Lublina. W tiebreaku troszkę to się zmieniło. My też próbowaliśmy, zmienialiśmy, nie wiem, czy widzieliście to, ale zmienialiśmy przyjmujących miejscami, zamienialiśmy, szukaliśmy jakichś rozwiązań, ulepszenia naszej gry. Nie zawsze się to udawało, ale kto nie próbuje, ten nie ma szansy wygrać. Dzisiaj próbowaliśmy, ale i tak nie wygraliśmy, także tego szkoda. Bardzo dobrą robotę przed meczem, do meczu wykonał staw, statystyk, asystent, bardzo dobrą pracę wykonali, także drużyna była bardzo dobrze przygotowana do tego spotkania i myślę, że to są takie rzeczy, które nas zbudują i pozwolą w przyszłości powygrywać jakieś mecze i to nawet może u nas w hali. W pierwszym secie dobrze zagrywaliśmy, później myślę, że nie najgorzej wychodziła zagrywka, blok obrona. Oczekujemy więcej od bloku na pewno. Ale obrona była naprawdę bardzo fajna i też szukanie rozwiązań w ataku. Naprawdę, jeśli byście tak przeanalizowali, to nasze ustawienie dzisiaj na boisko nie było za bardzo ofensywne. Raczej było takie, że można by 6 zawodników, chociaż z 5 w obronie ustawić, żeby tylko grać obroną. A radzili sobie chłopcy, szukali rozwiązań i za to wielka klasa i uznanie. Bo nie było łatwo. Od samego początku, a oni od początku grali, wygrywali akcje, trzymali spokój i ciśnienie, także na tiebreaka może zabrakło, bo na pewno będziemy to analizowali, ale myślę, że też właśnie drużyna z Lublina bardzo dobrze zagrywała w tiebreaku. No, teoretycznie się ułożył, bo wygraliśmy, natomiast trzeba przyznać, że co do samego meczu, to był bardzo nierówny. Dużo szarpanej gry z jednej i z drugiej strony. Ta frustracja z naszej strony też wynikała z tego, że zespół z Radomia bronił naprawdę bardzo dobrze. Był taki moment, że nie mogliśmy się dobić do parkietu, ale też po tym poznaje się charakter zespołu, że przetrzymaliśmy ten moment, przełamaliśmy i wywozimy stąd 2 punkty. Dużo po tym spotkaniu mówił trener Paweł Woicki. No i dużo, i widzisz, znalazł dużo plusów. Dużo optymizmu w jego wypowiedziach, szczególnie w sytuacji, w której znajduje się aktualnie Radom. Słuchaj, a co tu robić? No płakać ma. No nie, no płakać nie. No, mnie tak utkwiło jedna rzecz w głowie z tych wypowiedzi, że mówi, że chłopaki czują się bardzo pewnie, ale to ciężko czuć się bardzo pewnie, jak się co weekend, a nieraz nawet i 2 razy w tygodniu, jak Plus Liga gra, zbiera bęcki od niezależnie kogo, kto na halę przyjedzie. Ale jakby trzymamy kciuki i wierzymy, że to pozytywne nastawienie i przełoży się na wyniki też zespołu. No dobrze, ale jest zespół, który się czuje, bez względu na wszystko, jest to Jastrzębski Węgiel. Trzeba przyznać, że w starciu z Katowicami czuł się bardzo dobrze. Tutaj zbyt wiele do powiedzenia Katowicom, może nie powiem, że nie dał, no ale mecz wygrany 3-0 i dla Jastrzębskiego Węgla. No, Katowice, no, bardzo, pewnie, no, tak Katowice bardzo dzielnie walczyły. Uważam, że jak na spotkanie przeciwko takiej marce, jakim jest Jastrzębski Węgiel, zagrali rewelacyjnie w ataku, bo jako zespół w sumie 56% skuteczność. Także bardzo wysoki wynik, ale przede wszystkim różnica, którą było widać w tym spotkaniu, to w bloku i na zagrywce. 9 bloków po stronie, dokładnie, 9 bloków po stronie Jastrzębskiego Węgla, zaledwie 3 po stronie GKS-u, no i zagrywka. To jedno to jest to, że 5 asów po stronie Jastrzębia, 0 po stronie GKS-u, ale trzeba jeszcze dodać, że Jastrzębie popełniło tylko 9 błędów na zagrywce przy 5 asach, co jest bardzo dobrym współczynnikiem, a GKS popełnił tych błędów 16 na zagrywce i nie zdobył żadnego punktu tym elementem. No i tutaj jest ta różnica, gdzie w 3-setowym spotkaniu po prostu nie da się wygrać bez zagrywki, grając przeciwko Jastrzębskiemu Węglu.
Jeżeli chodzi o tę zagrywkę, to po trzy asy dorzucili ten lider, o którym mówiliśmy, Boye. Trzy asy miał także Tomek Fornal. Jeżeli chodzi o te zdobycze punktowe, to tutaj też panowie się podzielili. 15 Boye, 12 punktów Trevor Klewno i 10 Tomek Fornal. Brawo Jastrzębski Węgiel. I tu też mamy wypowiedzi, tak więc Zbyszku, słuchamy? Słuchamy. Tak, nie ma co ukrywać, że dzisiaj kontrolowali ten mecz. Gdzieś tam te dwa pierwsze sety na pewno prezentowaliśmy się trochę lepiej, próbowaliśmy się trzymać jak najbliżej drużyny z Jastrzębia, ale oni w najważniejszych momentach potrafili po prostu te trudne akcje wygrać na swoją korzyść. Mamy oczywiście my swoje problemy, inne drużyny również, co nie znaczy, że jakbyśmy byli w pełnym składzie dzisiaj byłoby łatwiej, bo chłopaki, którzy zastępowali tych kontuzjowanych, zagrali fajne zawody, także no, taki jest okres też jakieś choroby. No, drużyna z Jastrzębia była lepsza po prostu. Myślę, że w tej pierwszej rundzie ten wynik, jaki osiągnęliśmy, jest całkiem przyzwoity. Jednak no, z tymi najlepszymi drużynami nie udaje nam się wygrywać żadnych punktów. I to będzie w tym momencie, jakby to na razie jest ten problem. Jeżeli gdzieś zaczniemy w drugiej rundzie, utrzymamy te mecze, które wygraliśmy, plus jeszcze byśmy złapali coś, to na pewno ta szansa by się pojawiła, ale na tą chwilę brakuje nam zwycięstw z takimi przeciwnikami jak dzisiaj. Tak, bardzo się cieszymy, że wracamy na pozycję lidera. No, nie ukrywamy, że mieliśmy swoje problemy teraz. Dzisiaj byliśmy na meczu też w okrojonym składzie, było nas 11. Ostatni okres, no to napiętrzyły nam się pewne problemy, lekka zadyszka się pojawiła, ale no, mimo wszystko w tym okresie walczyliśmy z całych sił. Dawaliśmy z siebie wszystko jako drużyna, no i dzisiaj to już wyglądało tak, jak powinno. Bardzo się cieszymy tutaj z powrotu chłopaków po kontuzjach, po chorobach. Także patrzymy przed siebie i mamy nadzieję, że teraz będzie wszystko dobrze się to układało i szło w dobrą stronę, tak jak powinno to wyglądać. Tak, no niestety no, kontuzje nas w ostatnim czasie prześladują na naszej pozycji. Nie jest to fajne, ponieważ no, niestety nie tak chciałem wywalczyć sobie to miejsce na boisku. Tutaj trzymam kciuki za powrót Łukasza i Jurka jak najszybciej do zdrowia, bo są nam bardzo potrzebni. No i cieszę się, że mogę ich godnie zastąpić i reprezentować, ponieważ po to jest zbudowany ten skład, taki mocny, jaki mamy, żeby sobie nawzajem pomagać i w razie problemów właśnie mógł ktoś wejść i dać coś od siebie też jeszcze i pomóc chłopakom w wygrywaniu. Na pewno nie, no bo sezon, jak to pokazała pierwsza runda, to cała ta kolejka jest długa i wszystko się może wydarzyć, nawet sportowo, nawet zdrowotnie, także nie jest to tak ważna rzecz i ja myślę, że to jest ważne może dla kibiców, dla klubu, ale dla nas zawodników nie aż tak. Dokładnie tak. Zawsze człowiek zmęczy się mniej na boisku. Czym krócej jest, niż na przykład sobie będziemy oszczędzali siły i nagle pokaże się, że będziemy walczyć 3-1, 3-2, albo nawet przegramy, to na pewno to wierzmy więcej energii dla zespołu. Także w idealnym scenariuszu udało się nam tutaj wygrać i zaczęliśmy tą drugą część dobrze. Ja mam nadzieję, że przed świętami jeszcze pokażemy znowu tak samo, że wygrywamy ważne mecze, wygrywamy wszystkie mecze i żeby dobrze się nam odpoczywało przez święta i żeby dobrze mogliśmy spędzić czas z rodziną i nie myśleć o tym, że na przykład coś nie wyszło. No Jastrzębski Węgiel na ten moment, bo jeszcze do świąt chwila jest, ale liderem tabeli jest, więc może bardzo spokojny być nie może, bo te różnice też nie są duże. Jednopunktowe. Ale ilu? Jedno. Jednopunktowe, no to tak jak zresztą w pierwszej lidze. Ale do tego zaraz przejdziemy. Ja widzę, że wy na czacie piszecie cały czas o meczu Rzeszowa z Warszawą, ale my jeszcze was podtrzymamy chwileczkę. Podtrzymamy, przeciągniemy to. Dwa mecze nam zostały. Kuprum Lubin, Bielsko-Biała 3-1. Dwa słowa o tym meczu, Zbyszku? To dwa słowa. No, jak Łódź pod tytułem Radom tonie, to Łódź pod tytułem Bielsko-Biała zatonęła, dobiła do dna. No i teraz zobaczymy, czy ktoś tą Łódź wyłowi, wyciągnie spod wody, czy już na tym nie zostanie. No tak śmiejemy się z tego troszeczkę, ale to raczej śmiech przez łzy.
Spotkanie, w którym Bielsko w jednym secie powalczyło, udało się seta wygrać, ale to zdecydowanie za mało. Mamy statystyki teraz na swoim ekranie. Widać przede wszystkim różnicę w skuteczności w ataku. Resztę elementów mamy zbliżonych, jeżeli chodzi o te dwa zespoły, no ale ten atak bez ataku ciężko jest wygrywać siatkówkę spotkania. A jak wcześniej wspominaliśmy, osamotniony Heinz, który zdobył 27 punktów, 48% w ataku i 5 asów serwisowych. Także świetne, świetne spotkanie w jego wykonaniu, ale no jakby no cały czas za mało. No jednym zawodnikiem, to nie jest Uroš Kovacevic i nie ma takich partnerów, którzy pomagają mu jak Kwolek, Konarski, Tavares zniszczą Szalacha. No i nie da się. No jakby patrz, niby jedna liga, a jednak inne ligi, mam wrażenie. No, to znaczy Bielsko to zdecydowanie inna liga, bo cała reszta drużyn, no może jeszcze poza Radomiem, generalnie walczy ze wszystkimi, bo i zdobywa punkty, bo chociażby patrząc od dołu, 16 Bielsko, 15 Radom, 14 Barką Karzany Lwów, no to Lwów już w tym sezonie powalczył z zespołami z czołówki tabeli, z Zaksą, z Bełchatowem. Także to nie jest tak, że odstają totalnie. Walczą, zdobywają punkty. Lubin to samo, zwyciężał z Jastrzębskim Węglem, zwyciężał z Bełchatowem. Także te zespoły oczywiście nie mają stabilnej gry. Ta gra faluje, jest raz lepiej, raz jest gorzej. Ale potrafią zaskoczyć. Ale potrafią zagrać na takim poziomie, że nawet najlepsze czołowe zespoły z Plus Ligi padają ich ofiarami. Tak jest. Przechodzimy do następnego meczu i tutaj do Stali Nysa, która po zwycięstwie, no właśnie z Barkomem. Teraz drugie zwycięstwo. Łapie tak. Kolejny oddech i wygrywa ze Ślepskiem Suwałki 3-0. Czy śmiejesz się? Śmieję się, bo to taka śmieszna zależność troszeczkę, bo zaczynamy nową rundę i znowu zaczyna wygrywać. Jakby może ma taką taktykę. Ogień na początek, a potem... Tak, tak? Przeskoczyła tabliczka, że zaczynamy od początku i zaczynamy znowu grać. No gratulacje dla zespołu z Nysy, bo wiem, że końcówka pierwszej rundy nie była dla nich łaskawa. Na 6 spotkań tylko jedno wygrane. W sumie na 7-2, no bo mówimy jeszcze o spotkaniu z zespołem z Lwowa. Teraz wyjazd do Suwałk i bardzo pewne zwycięstwo. W pierwsze spotkanie na inaugurację Plus Ligi skończyło się równie ze zwycięstwem Nysy, ale wtedy z stosunkiem 3-1. O mój Boże, tym blokiem to ich tam... Dokładnie, jakby duża dysproporcja, jeżeli chodzi o grę blokiem, no ale przede wszystkim Filipiak, który był totalnie osamotniony w tym spotkaniu, 16 punktów plus 9, 57% skuteczność w ataku, także bardzo dobre spotkanie, ale no grał sobie chłopak sam. Mhm. Może nie tyle, że grał sam, ale sam punktował i reszta jakby nie podłączyła się do tego i nie miał wsparcia. Po stronie Nysy... No właśnie, sami nie grali. Gierżot, tak jak wcześniej wspominałem, lider zespołu z Nysy. Kolejne dobre spotkanie, bo fajne spotkanie w Krakowie przeciwko drużynie z Lwowa. Teraz bardzo fajne spotkanie przeciwko Suwałkom. 15 punktów plus 8, 63% skuteczność w ataku. O, mamy teraz grafikę, 2 asy serwisowe, 1 blok, przyzwoite przyjęcie. No naprawdę bardzo fajne zawody tego chłopaka. Pokazuje, że rozwija się bardzo dobrze, to nie jest jego pierwsze dobre spotkanie, początek sezonu też miał rewelacyjny, więc warto go obserwować i patrzeć, jak ta kariera się rozwija i zobaczymy, dokąd go ten siatkarski postęp zaprowadzi, czy do białej, biało-czerwonej koszulki. Rafcio Dark pisze, że przecież nazwa PSG, PSŻ, rozumiem, zobowiązuje, ale PSŻ jest pierwsze w tabeli, więc tutaj pewne rzeczy się nie zgadzają w lidze francuskiej. Ale gra w słabej lidze francuskiej, w cudzysłowie słabej, a Nysa gra w jednej z najlepszych, jak nie najlepszej lidze na świecie siatkarskiej, także tu jest ta różnica. No i wracając jeszcze do samego spotkania, partnerował mu Bentara, który zdobył 14 punktów. Całkiem dobre spotkanie w jego wykonaniu, 55% skuteczność w ataku, 2 bloki. Także Bentara wrócił jakby na wyższy poziom po tym dołku, który miał w ostatnich miesiącach. No i Kwasowski, który bardzo solidny, 13 punktów, 42% skuteczność w ataku. Także ta trójka ponownie skrzydłowych poprowadziła Nysę do zwycięstwa.
Mamy kilka nazwisk, które będziemy chwalili już za chwilę, bo to były nazwiska, które z kolei poprowadziły Asseco Resowie do pewnego, chociaż nie wiem, czy nie powinno się powiedzieć dobitniej, zwycięstwa nad projektem Warszawa, bo to była masakra. I wiesz, kogo mi najbardziej żal? Piotrka Nowakowskiego, który ma urodziny dziś. No tak, świętować urodziny, nie, nie. Wszystkiego najlepszego, Piotrze Nowakowski. To, szukając pozytywów, tak jak w przypadku Radomia, to szukajmy inaczej, że ma duży sentyment do Rzeszowa, bo zdobywał z nim Mistrzostwa Polski swoje. No dobra, a może właśnie chłopaki się spieszyli, albo na Mistrzostwa Świata, świętowanie, celebrowanie urodzin. Nie wiem, jak to było, ale do 13, 16 i 17 auć. Ja dziś, Zbyszku, będę chciała Cię zapytać o jedno nazwisko. Jest to nazwisko Muzaj, Maciek Muzaj, bo to był bardzo dobry mecz Maćka Muzaja. Ostatnio dużo czytam takich ploteczek, że właśnie już aut z Resowi, że ktoś inny za Maćka. Czy Ty myślisz, że to są jeszcze jakieś takie jego, nie wiem jak to powiedzieć, wiesz, że próby, hej, jestem, tak, dam radę, cisnę. No. Próba, 14 punktów, as, 3 bloki. Próby. Choć to nie on był MVP, tylko Fabian Drzyzga był MVP, a De Falco najlepszym punktującym, 19 punktów. No więc mówię, nazwisk jest do chwalenia. Myślę, że tutaj dorzucić można do tego. Przede wszystkim różnica. Co zrobiło dzisiaj różnicę w tym spotkaniu? Przede wszystkim różnica była taka, że Asseco Resowia 63% skuteczność w ataku jako zespół, projekt Warszawa 32%. Skuteczności w ataku. No i to jest to, co wspominaliśmy też o tych spotkaniach wcześniej, że no jak nie grasz, jak jest tak duża dysproporcja między dwoma drużynami, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, no to jest bardzo ciężko wygrać. Mhm. Jeżeli chodzi o asy serwisowe, ponownie. 9 błędów Resowi, 8 asów serwisowych. Praktycznie stosunek 1:1. Rewelacyjne statystyki na zagrywce. Po stronie Warszawy również statystyki na zagrywce niezłe, bo 9 błędów i 5 asów serwisowych. No ale na tak dysponowaną Asseco Resowie to było zdecydowanie za mało. 5 bloków po stronie projektu, 9 bloków po stronie Resowi. Znowu dysproporcja bardzo duża. Także no, Resowia zdecydowanie pokazała siłę. Jeżeli chodzi, wyróżniliśmy całą trójkę skrzydłowych, wyróżniliśmy rozgrywającego. Również można wyróżnić środkowych, którzy zagrali dobre spotkanie. A po stronie Warszawy, no to wydaje mi się, że warto wyróżnić Szalpuka, który miał bardzo dobre wejście i zdobył 8 punktów przy 54% skuteczności w ataku, jeden blok, więc jakby próbował poderwać swój zespół do walki. I jakby to było takie spotkanie, że jak się je oglądało, to miało się troszeczkę déjà vu, jeżeli chodzi o inaugurację Plus Ligi w Rzeszowie. No właśnie, poczekaj, bo jest fajny komentarz. Po spotkaniu, po pierwszym meczu projektu z Resowią powiedziałeś, że to był gwałt i ciekaw jest Jan Hochwander, jak określisz dzisiejsze zwycięstwo Resowi. Wyprzedziłeś mnie i nie zdążyłem tego powiedzieć, ale właśnie spotkanie bliźniacze i nie tylko jeżeli chodzi o wynik, że też był spotkanie gwałt, ale też jeżeli chodzi o dyspozycję atakujących w tym spotkaniu, bo i w Rzeszowie obydwaj atakujący zagrali na minus, z Resowią. Tak samo w dniu dzisiejszym ani Klapwajk, ani Weber nie byli w stanie jakby wejść na swój normalny poziom grania i zdobywania po 50-60% skuteczności w ataku. Jeden skończył 9 na 9 piłek, 2 Weber, a Klapwajk miał 30% w ataku. I to jest to, o czym mówimy. Bez ataku ciężko jest wygrywać. No niestety. Więc pytanie brzmi, czy trener Madei ma świetną taktykę na obydwu atakujących z drużyny Warszawy, czy po prostu drużyna z Rzeszowa tym atakującym do gry nie leży. Dobrze, amen. Lecimy dalej, bo patrz, jak nam czas ucieka. Jeszcze o paniach chcielibyśmy powiedzieć słów kilka i o Tauron pierwszej lidze, tak więc zapraszamy. Lecimy dalej. Mieliśmy grafikę Tauron pierwsza liga, ale będziemy rozmawiać o Tauron lidze kobiet. Tak? Tak. Z
wyraźnie taki, napisałam Tauron Liga / Tauron Pierwsza Liga, bo to jest taki kącik połączony wspólnym mianownikiem Tauron, ale zaczynamy od pań. To jest, jak już wiecie, oglądaliście nasze wcześniejsze programy, to jest kącik Zbyszka, w który ja nie, staram się nie wtrącać po prostu, nie, tylko uważnie nie słuchać. Kącik, tylko uważam, że trzeba też paniom oddać odpowiedni... Absolutnie. Czas, bo robią dobrą robotę i żeńska siatkówka się rozwija i trzeba o tym mówić w Polsce. Tak. Tak więc bierzemy sobie pod lupę kolejkę 8. Spójrzmy, bo nie wszystkie mecze w tej kolejce zostały rozegrane, ale omówimy sobie pokrótce te, które już tak. Zaczynamy od tego, który się skończył, czy zostawimy go sobie na koniec? Czyli nie, no spotkanie, które się skończyło, czyli Chemik Radomka, to podamy wynik 3-0 wygrał mistrz Polski z Polic. Mistrzynie Polski z Polic wygrały, ale niestety statystyk z tego meczu nie przytoczymy, bo spotkanie skończyło się, jak już byliśmy tutaj w studiu. Od góry Bostik, Bielsko-Biała przegrywa na własnym terenie z ŁKS Komerskon Łódź 3-0. Unii Opole u siebie również przegrywa 3-0 z Developersem Bella Dolina Rzeszów i Grot Budowlani Łódź przegrywają 2-3 z Wolej Wrocław. Można powiedzieć, że gospodynie tych spotkań były bardzo gościnne, ponieważ wszystkie gospodynie u siebie przegrały. Najciekawsze spotkanie na pewno w Łodzi przeciwko Grot Budowlanym i Wolej Wrocław. Spotkanie, w którym Wrocław prowadził 2-0 i jakby dziewczyny z Grota rzuciły wszystko na parkiet, żeby odwrócić to spotkanie i prawie się udało. Bardzo dobre zawody Moniki Fedusio, bardzo dobre zawody, w których zdobyła 23 punkty plus 17, 44% skuteczność w ataku, jeden blok, pomagała jej Melis Durul, która jakby pokazuje, że nieźle się czuje na parkietach Tauron Ligi i na pewno jest wzmocnieniem w porównaniu do tego, co prezentowała sobą w zeszłym sezonie Kleber w Grocie Budowlanich, atakująca kubańska. Durul, 18 punktów plus 9, 43% skuteczność w ataku, jeden as, jeden blok. Co do zespołu z Wrocławia, na pewno trzeba wyróżnić Julię Szczurowską, która dostała kolejną okazję wystąpienia od początku w pierwszym składzie, zdobyła 21 punktów, była najlepszą punktującą swojego zespołu, plus 12, 34% skuteczność w ataku, 1 as, 1 blok. Pomagała jej Bidas, która zdobyła 19 punktów, chociaż było bardzo dużo błędów po jej stronie i zaledwie plus 2 zakończyła to spotkanie. 33% skuteczność w ataku, ale imponowała grą blokiem, bo aż 4 punkty blokiem. MVP tego spotkania Sad, co bardzo ciekawe, bo mamy duże zdobycze punktowe po obydwu stronach, a MVP spotkania zostanie Libero. Bardzo dobra gra w przyjęciu na poziomie 57%, zaledwie jeden błąd, dużo ciekawych obron, które pomogły drużynie z Wrocławia wyprowadzać skuteczne kontry i odnieść bardzo cenne zwycięstwo, też dla układu tabeli, bo dzięki temu zwycięstwu Wolej Wrocław zbliżył się do Grot Budowlanych Łódź i jest w tym momencie na 7 miejscu, gdzie no, awansował dość mocno, bo pamiętajmy, że jeszcze 2 kolejki temu były dziewczyny z Wrocławia na przedostatnim miejscu. Co? O meczach Bostik-ŁKS no, nie można wiele powiedzieć. Dominacja zespołu z Łodzi w każdym z setów. Trener Kiapini dawał pograć się też rezerwowym, rotował składem. Jakby no nie dostały dziewczyny z Bielska wielu możliwości, żeby dobrze pograć. Na pewno trzeba odnotować bardzo dobre wejście Sobiczewskiej, która zdobyła 8 punktów, nie popełniła w tym spotkaniu żadnego błędu, 64% skuteczność w ataku, także zaprezentowała się bardzo dobrze przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Niezłe też spotkanie Pierzchały, która nie miała łatwego zadania, no bo przeciwko sobie miała reprezentacyjne środkowe, ale zdobyła 6 punktów, 63% skuteczność w ataku, jeden blok. No a po stronie ŁKS-u MVP Lana Szczuka, którą, tak jak rozmawialiśmy od początku sezonu, miała długi czas, potrzebowała dużo czasu, żeby się zalogować do zespołu z Łodzi, z ŁKS-u i żeby się zalogować w ogóle do Tauron Ligi, ale widać, że ta jej forma jest wzrostowa, gra coraz lepiej, pierwsze MV w tym sezonie i trzymamy za nią kciuki, żeby dalej tak grała. 11 punktów plus 9, 57% skuteczność w ataku, 3 bloki.
No i po stronie UKS-u jeszcze bardzo fajne zawody. Oli Gryki, 12 punktów, plus 8, 5 bloków skutecznych postawionych i 54% skuteczność w ataku. A po stronie... Ja już wbiłam brawo. Wbiłaś brawo? Kącik, tak. Nie, za mój kącik jeszcze nie. Jeszcze ostatnie spotkanie nam zostało. Opole Developers. No, dominacja zespołu z Rzeszowa, zwycięstwo 3-0, MVP Orwosowa, 19 punktów, 52% skuteczność w ataku, partnerowała i Blagojewicz z 12 punktami i Kalandadze też 10 punktów. Także to była ta trójca skrzydłowy, która napędzała zespół z Rzeszowa do zwycięstwa z Opolem. Po stronie Opola ciężko szukać pozytywów. Myślę, że dziewczyny z Opola będą chciały to spotkanie jak najszybciej wymazać z pamięci i odbudować się już w kolejnym spotkaniu. A ja myślę z kolei, że te w ogóle trzy spotkania zakończone 3-0 dla liderek, że tak powiem, Tauron Ligi, czyli właśnie dla UKS-u, dla Rzeszowa i dla Chemika, to może dobrze, bo panie przed paniami tak naprawdę kolejne mecze w Lidze Mistrzów, więc może dobrze, że mniej sił zostawiły w tych meczach ligowych. Będą miały więcej na starcia w Lidze Mistrzów, którą za chwilę zresztą zapowiemy, ale jeszcze nie. Jeszcze chwila o Tauron pierwszej lidze. Tam powoli będziemy zbliżali się do takich podsumowań, jak robiliśmy w Plus Lidze, ale to jeszcze nie dziś, Zbyszku, bo tam zakończyła się 14 kolejka, tak więc jeszcze jedna tak naprawdę. No i trochę się pozmieniało tam. No przede wszystkim marsz Norwidu Częstochowa, egzasystem tak. Norwidu Częstochowa, marsz na drugie miejsce. Trwa. Marsz w kierunku objęcia fotela lidera w Tauron Lidze. Już są bardzo blisko na drugiej pozycji. Dokładnie tak. Po zwycięstwie 3-1 z Gwardią Wrocław. Z dotychczasowym liderem. Dokładnie, ale liderem w ogóle został MKS Będzin, który powrócił na tą pozycję po bardzo długiej absencji. Tak, tak, tak. Trochę także... tam MKS Będzin nie było, ale MKS Będzin wygrał z Lechią Tomaszów Mazowiecki i wrócił na pozycję lidera. Awia Świdnik, która też tam w czubie jest, pokonuje, zajmuje teraz trzecie miejsce. Klucz-Borg, który pokonuje Mickiewicza, ale Mickiewicz był wicelinerem. Tak, Awia na trzecim miejscu. W ogóle jak spojrzymy sobie na tabelę w Tauron pierwszej lidze, no to tam pierwsze sześć miejsc, są minimalne. 1-2 punkty maksymalnie tak naprawdę, więc tam będzie się działo. Lider może się zmieniać po każdej kolejce. Dokładnie, więc z niecierpliwością czekamy na 15, którą już za chwilę, myślę, będziemy zapowiadali. Tak jest, bo jak patrzę, co dalej jeszcze przed nami, to przed nami zapowiedzi, chyba że Zbyszku coś chcesz dodać jeszcze w kontekście pierwszej ligi. Nie, no na pewno imponujący marsz egzasystem Norwid Częstochowa, bo jak liczę w pamięci, mogę się pomylić, ale liczę w pamięci, to szóste czy siódme zwycięstwo z rzędu, co robi bardzo, bardzo duże wrażenie, tym bardziej, że ten zespół jeszcze półtora miesiąca temu bodajże był na 9 miejscu, czy na 10 w tabeli Tauron pierwszej ligi. A w tym momencie idealna pozycja do atakowania fotelu lidera i jakby dominacji w lidze, bo tak długiej serii zwycięstw jak do tej pory nie miał żaden zespół. No i uwaga, tak, od 30 października ten zwycięski marsz się toczy. Raz, dwa, trzy, cztery, miesiąca. Pięć, sześć, siedem, ósmy mecz wygrany. Ósmy mecz wygrany pod rząd. No... Szapoba. Szacun. Szacun. Dobrze, słuchajcie, przed nami jeszcze zapowiedzi, tak więc zostańcie, proszę, popatrzymy sobie, co przed nami, co u pań i co u panów, co będzie się działo w najbliższych tygodniach na parkietach. Dużo będzie się działo. Wrzucimy sobie na początek grafikę z zapowiedzią spotkań naszych pań w Lidze Mistrzów, w Lidze Mistrzyń tak naprawdę, o których już wspominałam. I tak to wygląda, Zbyszku. No druga kolejka. Na pewno zespoły z Rzeszowa i z Polic będą chciały powtórzyć sukcesy w pierwszej kolejce i odnieść kolejne zwycięstwa, żeby budować swoje miejsce w tabeli i zbierać punkty, żeby awansować z grupy. Pierwszego zwycięstwa w Lidze Mistrzów Pań będzie szukał na wyjeździe UKS Komerską Łódź.
Długa wycieczka na Teneryfę. Fajnie z jednej strony. Z jednej strony fajnie, no, zmiana klimatu z mroźnego na taki, no już powiedzmy, cieplejszy. Na cieplejszy, właśnie, ale nie, to na Fuercie wiatry są takie mocne. Tak, na Fuercie. Ale na Teneryfie też, jak to na wyspie potrafi zawiać. No ale i tak zawiać. Fajnie, i tak cieplej będzie na pewno. Zdecydowanie tak, no miejmy nadzieję, że też wrócą w ciepłych, albo raczej w pozytywnych nastrojach po zwycięstwie, także trzymamy kciuki za wszystkie trzy zespoły, które reprezentują Tauron Ligę w Lidze Mistrzów Pań i wierzymy w to, że będziemy się cieszyć z trzech zwycięstw, tak jak cieszyliśmy się z trzech zwycięstw po ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Tak, więc tak, trzymamy tutaj za UKS szczególnie to, co już powiedziałeś, żeby dziewczyny to pierwsze zwycięstwo odniosły właśnie w tej drugiej kolejce. No dobra, to teraz przeszkakujemy sobie, ale rzucimy tylko okiem dosłownie na dziewiątą kolejkę Tauron Ligi, bo ona rozpocznie się 23 grudnia, a skończy 30 grudnia, tak więc rzućcie sobie okiem, co mniej więcej nas czeka. Tak jak ja patrzyłam, to nie, że porywających, ale takich bezpośrednich starć nie będzie liderów. Nie ma takich spotkań, ale na pewno ciekawe spotkania mogą się wydarzyć w Rzeszowie, gdzie deweloper z Bella Dolina Rzeszów będzie podejmował Grot Budowlanych Łódź. Mhm. Ciekawe spotkanie może być w Bydgoszczy, gdzie Only Biopałac Bydgoszcz z świetnie dysponowaną Moniką Gałkowską będzie podejmować się mistrzynie Polski z Polic. No i też ciekawe spotkanie może odbyć się w Radomiu, gdzie moja Radomka Lotnisko Radom zagra z ŁKS-em Komerską Łódź. No dobra, a teraz jeszcze Tauron Pierwsza Liga, bo tam też będzie się działo. Zresztą tak w kontekście tego, co dzieje się w Tauron Pierwszej Lidze, myślę, że warto rzucać okiem, chociaż też takich bezpośrednich starć nie będzie, chyba że no Bydgoszcz z Będzinem to tutaj. Bydgoszcz z Będzinem jak najbardziej. Ten mecz będzie ważny. No tutaj pozostałe zespoły no, muszą łapać te punkty, jeżeli chodzi o Norwid Częstochowa, o którym wspominałeś. Zagra mecz z Legią Warszawa, więc tutaj zdecydowany faworyt. Jeżeli będzie w tej samej formie, w jakiej jest przez ostatnie mecze, to problemów raczej nie powinno być. Na coś zwracamy jeszcze uwagę, Zbyszku? Czy lecimy na Plus Ligę? Nie, wydaje mi się, że możemy przejść do Plus Ligi. Tak jak powiedziałaś, tu bezpośrednich spotkań poza BKS-em Wisła Proline Bydgoszcz z MKS-em będzie spotkanie lidera z zespołem na czwartym miejscu, także na pewno emocji nie zabraknie. Tym bardziej, że jak wcześniej wspominaliśmy, jedno zwycięstwo w czołówce tabeli może zmienić pozycję lidera, więc na pewno Bydgoszcz będzie celowała w to, żeby wygrać z Będzinem i poprawić swoją pozycję w tabeli. A jeżeli chodzi o Plus Ligę, to 17 kolejka, Matko Święta, tak, 17 kolejka już przed nami. I co w tej 17 kolejce nam się będzie działo? Nie widzę też tu elektryzujących meczów, ale Olsztyn-Jastrzębie. Tak, to jest jedyny tak. mecz, który sobie tak ze wykrzyknikiem zaznaczyłam. No a drugi taki ciekawy mecz to w cudzysłowie derby północy. Trefy Gdańsk, Ślep, Smalą, Suwałki. No dobra. A ja ostatnio powiedziałam, że projekt z Asekoresowią będzie ciekawym meczem. Miał być. Już chyba nie będę aż tak się tam mocno galopowała. Nie, generalnie w Plus Lidze jest taka sytuacja, że wszystkie spotkania mogą być ciekawe, ponieważ jest na tyle wyrównana, że te wyniki spotkań mogą nas bardzo mocno zaskakiwać i to, co w dniu dzisiejszym wydaje nam się, że może nie być wyrównanym spotkaniem, w środę okaże się, że jest meczem, który można mówić jako hit kolejki, bo będzie najbardziej wyrównany, najwięcej spektakularnych obron, ataków, akcji. Także Plus Liga ma to piękno, że jest nieprzewidywalna, ale dlatego, że prezentują wszystkie zespoły bardzo wysoki poziom, poza jednym lub dwoma. Czekamy na te spektakularne akcje, zagrywki i tak dalej, jak widzicie będzie się działo wiele. Coś chciałam powiedzieć, widzisz, i z tego wszystkiego zapomniałam o jednej rzeczy. Pożegnanie będziemy robili, będziemy powoli... A, nie, wiem, chciałam przeczytać wasze komentarze. Police i Rzeszów mają obowiązek to wygrać. No pewnie, no my to uwielbiamy. No, LKS też ma obowiązek wygrać z Radomiem. No, jakby ta trójka drużyn, o których wspominaliśmy, nam się w Tauron Lidze zrobiło troszeczkę tak, że mamy ligę dwóch prędkości. Mamy trzy zespoły, które biją się o Mistrzostwo Polski, jakby dominują w spotkaniach z rywalami poniżej trzeciego miejsca.
No i mamy całą grupę pościgową od 3 do 12 miejsca, gdzie tam jest bardzo zaciekła walka o to, żeby po pierwsze wejść do playoffów, a po drugie wystartować w tych playoffach z najlepszego miejsca. To no, chociażby te różnice punktowe między Only Biopałac Bydgoszcz, między Bostikiem Bielsko-Biała a Grotem Budowlani Łódź, tam jest zaledwie 1 punktu różnica, a mówimy o zespołach od 4 do 7 miejsca. Także... No ale tak, ale jeżeli chodzi o liderki Police Rzeszów i ŁKS, to nie wiem, czy obowiązek, ja tu obowiązków nikomu nie będę wydawała, aczkolwiek byłoby całkiem miło, gdyby to panie wygrały i myślę, że same najlepiej wiedzą, co mają robić. Pytacie, czy słyszeliśmy o Kadziewiczu na środku w Jastrzębiu? Rafcio Dark słyszał o Kadziewiczu, to ja tak powiem, a ja słyszałem o Damianie Dacewiczu. O proszę, no proszę. No ciekawie tam na środku w takim razie w Jastrzębiu. Duże wzmocnienia. Serdeczne pozdrowienia i dla Damiana Dacewicza, i dla Łukasza Kadziewicza. No myślę, że obydwu panów Jastrzębski Węgiel w szczycie formy by przygarnął z otwartymi ramionami. W szczycie formy, dobrze, podkreślam, że dodałeś. Słuchajcie, powoli nasz program dobiega końca, tak więc uśmiechamy się, no domyślamy się, że to żarty, żarciki, ale dobrze, i żarty, żarciki takie też lubimy, pożartować to tak sobie. W ramach sprostowania z Dacewiczem to też był żart. Wszystko to chyba było żartem co do tej pory. Oprócz tego, znaczy nie, no czy słyszałam do o Łukaszu. Do tej pory ośrodkowych w Jastrzębiu. Tak, dokładnie. Pięknie to zamknąłeś. Ja dodaję jeszcze tylko od siebie 2 słowa. Pewnie wiecie, o co chodzi. Chodzi o nasz konkurs. Nie zapominajcie, jesteście na trybunach, oglądacie, on ciągle trwa. Zbyszku, ty się tak nie śmiej, bo to będziesz rozdawał nagrody, chciałabym ci powiedzieć. Słuchajcie, tutaj są zasady udziału w naszym konkursie. Robicie rolkę, nagrywacie rolkę, robicie zdjęcie, wrzucacie je na swojego Instagrama i oznaczacie nas. Siatkarskie Ligi, hashtag Siatkarskie Ligi. Ja najbardziej ubolewam, bo czasami widzę naprawdę bardzo fajne zdjęcia, mi się wyświetlają tam w tym takim Explore Instagramie. I widzę fajne zdjęcia ludzi, którzy są gdzieś na siatkówce, ale nas nie oznaczają, tak więc koniecznie nadróbcie to, bo to szkoda, no nagroda wam przejdzie koło nosa, a po co? Jeżeli możecie, jeżeli chcecie, zachęcamy was do tego, aby obserwować nas w naszych mediach społecznościowych, tam będziecie na bieżąco relacje z siatkówki i nie tylko, także z backstage'u tutaj siatkarskich lig. I jedna rzecz, żebym nie zapomniała, jesteś legendą. W środę kolejny odcinek w imieniu Piotra Dębowskiego. Zapraszamy was bardzo serdecznie i was pozdrawiamy. Na czacie dzisiaj byliście w formie wyśmienitej. Mamy nadzieję, że nasza forma też była całkiem. Ja dochodzę jeszcze do formy. Zbyszku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy program. Ja również. Dobrej nocy wam życzymy, cudownych siatkarskich emocji, sportowych emocji, o może tak. Dobrej nocy.